No i niestety silnik jest praktycznie do remontu. Tutaj akurat na drugim cylindrze pełno oleju. Trzeci też, no i czym dalej, tym gorzej w zasadzie. Tutaj marzec, a ciągnik w zasadzie zamiast być gotowy do wyjazdu w pole, no to teraz czeka jeszcze w warsztacie. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Fendt 926. No tak cały nie jest, bo jest trochę rozebrany z 2006 roku, czyli no prawie pełnoletni przebieg, około 14 tysięcy godzin. No i niestety, jak mówią, nawet najlepsze maszyny czasami odmawiają posłuszeństwa, albo się zepsują, albo coś się trafi. No i tu mamy akurat problem z silnikiem. Tutaj stoi blok przygotowany, gdzieś wymontowany, nie jest jeszcze umyty, wyczyszczony, to tak jak został wymontowany blok sprężarka powietrza, ale jak tutaj widać już po załączonym obrazku, to niestety tutaj dmuchało wszędzie, czyli te przecieki już z silnika były wszędzie, no i niestety silnik jest praktycznie do remontu. Zresztą tutaj zrobiliśmy sobie pomiar ciśnienia sprężenia, no i jak widać na drugim cylindrze i na piątym, no to praktycznie prawie to, że tego ciśnienia było. Na innych było tutaj nawet dosyć duże, w jednym na pierwszym zbyt duże, ale to pewno wynika dlatego, że tam gdzieś oleju się nazbierało i uszczelniło. A najgorzej to faktycznie wygląda drugi i piąty cylinder, czyli ten tutaj, ale akurat nie widać, ale też były widać rysy, jak się tutaj wałem przekręci, no i niestety no, silnik pracować poprawnie nie mógł. Klient najpierw no, prosił, żeby przyjechać, zweryfikować, sprawdzić luzy zaworowe. No bo coś ten silnik tak nie do końca chodzi tak jak powinien, no, ale to właściwie regulacja luzów już tam niewiele mogła pomóc. Zresztą tutaj dosyć ciężko będzie nawet ustawić luzy. Byłoby ustawić, no bo jak widać się tu przyświecę może na dźwigienkach. No to mamy tutaj dosyć mocne wyrobione dźwigienki i praktycznie oprócz takiego, aby powiedzmy, standardowego remontu, no to jeszcze dojdą tu elementy, które normalnie się tak aż szybko nie zużywają, tak jak chociażby te dźwigienki zaworowe, które trzeba będzie wymienić, no bo tutaj na tym ustawiać, jeżeli tu są takie wyżłobienia, to dosyć ciężko by było. Szlifować tego za bardzo też nie bardzo można, bo no, jest powierzchnia utwardzona, a potem jest bardziej miękkie, więc to też by się dosyć szybko wtedy zużywało. Zresztą niestety trzeba będzie jeszcze tutaj wkalkulować w koszt remontu wymianę dźwigien zaworowych. No, tutaj leżą elementy z silnika wymontowane, kolektor powietrza. No i jak widać, tutaj akurat na drugim cylindrze pełno oleju. Trzeci też, no i czym dalej, tym gorzej w zasadzie. Olej też w silniku bardzo brudny, czarny. Trudno powiedzieć, jak tu często klient zmieniał olej w silniku. Natomiast no, tutaj mamy pokrywę rozrządu. To widać, jakie to wszystko jest czarne. Takie do przepracowanej ciężki olej. Czy tutaj chociaż w misce tak samo, no, czarno jak... Nie będę mówił tutaj brzydko. Takiego określenia używał. Tu mamy płytę pośrednią, która przechodzi między miską oleową a blok silnika. No i niestety tą płytę też trzeba będzie zregenerować, ponieważ powierzchnie tutaj nie do końca są równe i trzeba to oddać do szlifowania. Spróbuję, może będzie gdzieś widać to. No, nie za bardzo pewnie to będzie widać. Ale płyta przychodzi i pod blok, i pod płytę rozrządu i właśnie na tym styku tam bardzo często występuje nierówność, no i wtedy nie da się tego skutecznie też uszczelnić. A żeby nie było sytuacji, że no, silnik po remoncie, a będzie ciekł olej, płytę trzeba niestety też dać do zakładu, który splanuje ładnie powierzchnię, będzie wtedy równo, będzie to można dobrze poskręcać i nie będzie obawy, że tam poleci za chwileczkę olej. No, można by tutaj próbować
to uszczelnić jakąś tam pastą typu, no może nie silikon, ale no taki uszczelniacz płynie, dać więcej, ale nie ma żadnej gwarancji. A dwa, no niestety, no nie powinno się wejść praktycznie prawie nigdzie, chociaż tutaj miska nie ma uszczelki, właśnie jest na uszczelkę płynną, ale tutaj daje się cienką warstwę po to, żeby właśnie jakiś element nie wpadł do oleju i nie został zaciągnięty przez pompę i nie zablokował jakiegoś nam kanału smarującego, żeby później nie było właśnie niespodzianek. Obudowa koła zamachowego, tutaj widać na czujniku obrotów, jak się ładnie obkleiły opiłki, a opiłki oczywiście pochodzą z wieńca, no wieniec też, no ale to myślę, że już też był wcześniej wymieniany, bo to praktycznie niemożliwe, żeby po 14 tysiącach tak ładnie wyglądał. Myślę, że ten co najmniej raz już ten wieniec był zmieniany. Jedna rzecz, która tutaj też taka niespodzianka, tutaj mamy wałek, można powiedzieć sprzęgłowy, ale tutaj jakby takie typowe sprzęgło nie ma, wałek napędu przekładni. No tutaj chcieliśmy sprawdzić też łożysko, żeby wymienić, no bo jak już jest tutaj rozpołowiony, no ale też przy okazji zweryfikować. No i tutaj niestety dojdzie jeszcze troszeczkę więcej pracy, bo trzeba będzie tę obudowę zbiornika oleju hydraulicznego wymontować ciągnika, no bo jak widać tam, myślę, że będzie widać, zobaczymy. W tej rurze jest olej, a tam go nie powinno być. Czyli gdzieś tutaj jest jakaś nieszczelność, tam przez tę obudowę przechodzi rura stalowa uszczelniona na o-ringi, no i gdzieś to tam jednak już zaczyna pomału przepuszczać, więc trzeba to też jeszcze uszczelnić. A żeby to uszczelnić, no to trzeba ten tutaj element zdemontować w tym miejscu, no i uszczelnić, poskładać to na nowych częściach. No troszeczkę tu roboty będzie, no bo wiadomo, tu cała hydraulika wisi, bloki od hydrauliki, to wszystko trzeba odsunąć, wyjechać tą obudową, zrobić, no i z powrotem wstawić. No wiadomo, że tutaj może nie będzie, nie wiem, czy będzie widać, może być ciężko, no raczej tego nie do zobaczenia w tej chwili, ale poduszki zawieszenia kabiny też tutaj trzeba będzie wymienić, no wyklepane, znaczy poobrywane i nie spełniają swojej roli, także niestety trzeba jeszcze to też będzie tutaj wkalkulować w cenę. Wymontowaliśmy już tutaj, widzę tutaj cała przednia oś, natomiast na pewno trzeba będzie dać do sprawdzenia chłodnicy oleju. Przy tym przebiegu jest to chłodnica wody, przepraszam, jest dosyć duże ryzyko, że ta chłodnica może być nie do końca czysta w środku, no a jak się wyremontuje silnik, to później, żeby nie było sytuacji, że się gdzieś będzie silnik grzał, to trzeba tą chłodnicę też tutaj wewnątrz dobrze wyczyścić. Sprawdzić też tutaj chłodnicę interkulera. I tutaj mamy też chłodnicę oleju, to jest taki ten w jednym, jako taki jeden element, dwie chłodnice. Dosyć często właśnie tam gdzieś się rozciągnia chłodnica interkulera. Niestety tutaj niby nie widać, no to też jeszcze za dokładnie umyć, wyczyścić. Myślę, że ta chłodnica już była też robiona, ale prawdopodobnie w tej chłodnicy to może być bardzo dużo oleju, bo jak widać tu na przewodach też tam jest czarno, więc tak czy inaczej za to wymontować i wyczyścić z tej chłodnicy interkulera, usunąć przynajmniej ten olej, no bo tutaj innego sposobu akurat w tej chłodnicy nie ma żadnego otworu do spuszczania oleju, a tam zawsze troszeczkę się nagromadzi, więc tak czy inaczej trzeba ją wymontować i przynajmniej wyczyścić, sprawdzić też przy okazji na szczelność, bo tak jak dosyć często się zdarza, że chłodnica interkulera nam się rozszczeli, no i później gdzieś tam troszeczkę powietrza ubywa, niby nieduży problem, natomiast brakuje wtedy powietrza do spalania w komorze spalania, no i ciągnik też nie uzyskuje, silnik nie uzyskuje pełnej mocy, tak jak powinien. Tak to wygląda, to jest w całości tutaj spornik przedniej osi z chłodnicami, no i to mi tutaj biżuterią w postaci rurek tutaj jeszcze do sprawdzenia. Niby nie, tak nie widać, żeby tam gdzieś był wyciek, ale to też trzeba będzie jeszcze dokładnie umyć dosyć szybko. Tu i tak, że powiem, była podjęta no, decyzja o rozebraniu, no bo mamy już prawie że wiosnę, a tutaj no niestety jeszcze czeka ten ciągnik dosyć długi proces
naprawy silnika, no bo wiadomo, blok wał trzeba przede wszystkim sprawdzić i spolerować. Być może to wystarczy, wymienić tuleje, sprawdzić też blok, bo w tych blokach silnika ma no, bardzo dobre silniki, natomiast no, bloki są dosyć wrażliwe na przegrzanie, czy przegrzanie, a później ewentualnie gwałtowne schłodzenie, jak ja już też wcześniej wspominałem przy innej okazji, potrafi taki blok pęknąć, no i wtedy nowa tulej, jednak nawet jak się założy nową tulej, to są suche tuleje, to niestety ona też tulej pęka, ale inna rzecz też, tak jak widać, no dosyć duży silnik, natomiast no ścianki dość delikatne i czasami się niestety może odkształcić nawet i niekoniecznie teraz nowa tuleja się by się wciskało, ona musi ładnie jakby po obwodzie przylegać do ścianki, natomiast no zdarza się, że z tulei robi się owal po wciśnięciu, no i wtedy wiadomo też, że teoretycznie odpalić się odpali, natomiast żywotność takiego silnika jest bardzo krótka, no i w ostateczności nie da się zamontować nowych, powiedzmy oryginalnych tulei. Tutaj mamy przygotowane te tuleje, takie już praktycznie obrobione i czasami niestety trzeba wstawić surową tulej, no i tą surową tulej dopiero obrobić w bloku, tak żeby nie było niespodzianki tutaj, bo tą tulej byśmy mogli praktycznie wcisnąć, założyć tłoki i maszyna lata, natomiast no, są tuleje surowe też, które dopiero po wciśnięciu się obrabia w bloku i wtedy jest pewność, że nie ma tam takiej sytuacji, że z tulej zrobi się zamiast cylindryczna, to lekko owalna. No jak wiadomo, nie będzie to idealnie okrągłe, to wtedy dochodzi do bardzo szybkiego zużycia i to tulej, i tłoka, właśnie no tłoka, ale trzy pierścieni, no i mamy za chwileczkę powtórkę z rozrywki. Ciągnik myślę, że już też troszeczkę popracował, no, niby 14 tysięcy, nie jest to jakiś tam duży przebieg, ale no chyba lekko w życiu jednak nie miał, no i tak to niestety się stało, że musiał trafić do warsztatu. Trochę mówię późno, no bo to już jest tutaj marzec, a ciągnik w zasadzie zamiast być gotowy do wyjazdu w pole, no to teraz czeka jeszcze w warsztacie. Raz, że no części, dwa, no to też jakby takiej kolejce do napraw, bo tak jak tam widać, dosyć pełno tych ciągników stoi. Praktycznie do końca mamy tutaj ciągników kilka jest w tym warsztacie, no i wszystkie z gatunku pilne, no bo to tak jak o tej porze roku, to nie ma tematów niepilnych. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania kanałów, filmu na naszym kanale. No i oczywiście, jak komuś się film podobał, to poproszę łapkę w górę.